to już tu się pożegnamy. Chcesz? Nie, chcę kawę. Aha, chcesz. Aha. Tu się pożegnamy, Barta. A tu masz dla kumpli kalendarze i naklejki. Dzięki. Daję bardzo. Ci wszystko, co masz. Miło było poznać. No, nawzajem. Teraz ja jadę, ja machom. A to nie jest takie proste jechać tym. No naprawdę. Naprawdę, Bartek, to nie jest takie proste. Jak ty tego ogarniesz, to jak wsiądziesz na taką 125 lekką, crossową, to tu będziesz wyrywał wszystko. Taki jest plan generalnie. No. Zobaczysz. Co, w miarę tanie części, więc można się uczyć, nie? No, no. Gdzie może gdzieś tam ramę do kupy. Pierdziła, to powiem wam. Ła! Ła! I się wyjebałem. W co ja wjechałem? Barta, sobie zniszczyłem motor. Wojeny, ale mnie zabije normalnie. Zabije mnie. Dobrze, że buzer miałem. Aha, bo tu hamulce nie działają. Ale żem poleciał. Czekaj, gdzie tu się zapala? No nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie to ma kopkę. Albo i nie ma. Czekaj. O, teraz. Dobra, jestem w grze. O jeny. Black Ops się rozwalił. Wyglębiłem się, Bartek! Przez kierownicę przeleciałem! Naprawdę! Naprawdę! Ale żyję! Wszystko jest dobrze, zobacz! Nic nie pops... Zobaczysz na filmie, ale... Wiesz co, bo się rozpędziłem, nie? Ja chcę hamować, nie? A tu hamulców nie ma takich jak u mnie! I pojechałem w bok, był krzak i taki korzeń. I w ten korzeń, jeb. Brawo.
Teraz jeszcze nie ma tego ABS czy EBS. A to nie. To dosyć głęboko łapie, nie? Ale ci powiem, że to zapierdziela, Bartas. A ja to słyszałem, jak tutaj derło. To idzie normalnie szok, tylko... biegi, no i niby te 32 konie, także to coś tam ciągnie, nie? To tak chodzi zawodowo, że się w pale nie mieści. Trójkę tu miałem, widziałeś. Mówię, trochę ten, przełożenie jej zmienię, tak żeby ta dwójka dawała radę, żeby on był w obrotu przy mniejszej prędkości, nie? No, a ja się przestraszyłem, bo hamulca nie było. Dobrze, że buzer miałem, patrz. Ale przeleciałem. A już szukałem tu kopki. A to jest starter, wiesz. Przerażony byłem. Nie, bo ja mam tutaj po heblach, to faktycznie nie, a to mi nie hamuje, nie? I ja zamiast, wiesz, stanąć, nie, to ja jeszcze mu odkręciłem, nie? I... Mówię, jakiś chłop tam leży, czy co? W tych krzakach. I po nim jadę tam ostro. Jezu, tyle odcinków, to ja będę miał. Bartas, będzie twoja Yamaha bardzo sławna, ci powiem. Tylko dobry tytuł trzeba wymyśleć na odcinek. Urwała cię Yamaha. Yamaha. Yamaha nauczyła mnie pokory. Dokładnie. Ale naprawdę, powiem ci... Szerszeń. Masz dobry sprzęt. My za te pieniądze nic lepszego raczej bym nie znalazł. Nie, nie. Jakby w razie czego dam ci adres, telefon, jakby coś ci to popsuło, to ja ci zapłacę. Nie, no to już wyluzuj. No. Nie, no muszę być w porządku, no kurde, wiesz. Cześć. Trzeba być w porządku. Dobrze mówię? No, oczywiście. No. Te plastiki i tak nie mają przewidzianego zbyt długiego życia, nie? No. Co drugi ma już te zaczepy połamane. Ale powiem ci, jak za te pieniądze to jest naprawdę... Kozak maszyna. Nie wierzyłem, że to... Ja mu dwójkę, a tam jest nieskończoność. Tylko wiesz, strach jest trochę, wiesz, ale sobie pomyślałem, jak jechałem, nie? Pomyślałem sobie, ta gruba opona, nie? Ale ci powiem, ona idzie, tylko głębszy piach i już jest... Już chyba na tym, w ten głębszy wjechałem, wiesz? I już tak mówię coś... ten... To jest przygoda. I właśnie i takie momenty są najpiękniejsze, Bartek. Niewyreżyserowane. No, ale się wyjebałem. Żonie nie mów. Nie no, co ty, no to powiem, no przecież, no jedno. No. Kiedy na YouTubie będzie? Wiesz co, no to jakoś w tygodniu, nie? Muszę tak dozować. Tyle tego materiału, że... Jeszcze raz tą. Ale Skoda odjebał, ty. Trybkę zerwało. Jednak... Co? Zapach. Jednak coś zepsułem. Patrz, kierunek wyrwałem. Nie, kierunek był. Nie, trytka miałeś poszła, tak. Trytka poszła, zobacz. Widzisz? To jednak szkoda jest. Masz trytkę? Cały zapach tu jest. O, to dawaj. Musimy oddać Bartkowi. Nie no, ty. Dojedziesz? No ja mam też mam tutaj. Książki, trytytka, wszystko jest. Ale w bok... Trytki nie ma co wyjeżdżać z chaty, chłop. Ty, ale wiecie co? Tu nie ma osłony, nie? A tu tak w bok zawaliłem, nie? Że szok. Że pod żebro. Gdzieś. Ale tu ci chyba coś porysowałem, nie? Nie, to tam się nie przejmie. Ja go podnoszę, nie? Mówię, kurde, chyba krzywa kierownica jest, ale nie patrzę, mówię, dobra. Zacząłem szukać kopki, mówię, tej tu nie ma, tu nie ma. Co jest, nie? Ale tutaj na tych, na pulpicie, wiesz, pogarniałem i jeb. Pali. Jest lipa. Oprócz tego, że żebro boli i nie ma trytki, wszystko gra. I wiesz co, i na postoju, nie? Nie ma hamulca, nie? Znaczy no, jest... Nie napompowany. Dopiero jak w czasie jazdy to jest taki napompowany, nie? Ty stary płyn jeszcze nie zdążyłem wymienić i podejrzewam, że może być go za mało, nie? Aha. Że jak gdzieś tam się przewrócisz, przechylisz, to może być, że on wiesz, się wyleje z powrotem do tego, do zbiorniczka, nie? Stare technologie. Raczej nieprzewidziana na latanie była. Ale mi się spodobała jazda tym. No już dalej ci go nie będę męczył, wiesz, bo to... Nie wziąłem tyle kasy. Bym musiał zaraz 1800 przyprowadzić albo piątkę, nie? No co? Tyle bardziej.
na pewno Yamaha będzie zaopatrzona we wlepę. Nie? Chyba... Ja tam myślę, tylko nie wiem, czy najpierw jej nie przemalować całkowicie na ten... Nie maluj! Ja myślałem ogólnie, żeby sobie zrobić tak w kaki całą, nie? Jaki? W kaki, wojskowy, zielony. Nie, tak popsujesz! Tam... Czemu? Popsujesz. Kolorowe wszyscy mają. Niech będzie ten kolor. Naprawdę, pamiętaj, oryginał to jest oryginał. No ale to nie jest oryginał. Nie? Wychodziły coś jak ten. Jak MZ-ki, taki styl, kurwa, lat. Ale, tysięcy, ale powiedz, ładny jest ten kolor? Mnie się podoba. Bardzo ładna jest, wiesz? Ja mam Suzuki żółte. No. Naprawdę, piękna maszyna. A ja, wiesz co, byłem u takiego kumpla Ruskanie i on ma rosyjskie motocykle i jeździłem tułą. To nie to. Tak, takie szerokie ma koła z przodu i małe. O, jak kład, pół kłada. Straż Graniczna, ZSSR i nie wiem, tam na Ukrainie mieli takie. Tuła to się nazywa. Dobra. No i tak bliżej do tego. Do tej Virago, jo? Czy Varadero. Niż do Crossa tak naprawdę, nie? Taki bardziej może na ten. Na Paryż-Dakar. No. Fajna. To chłodzenie jeszcze ogarnąć, bo się kurwa naprawdę grzeje niesamowicie. Dobra, to jedziemy. To dobra, to nara, trzymaj się. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.